Powiem wam, że wróciłam z wakacji, jak to się śmieją, że po urlopie, po 2 tygodniach jeszcze powinien być tydzień na to, żeby odpocząć, to coś w tym może być. Chociaż ja może cierpię na tą zmianę czasu, bo już się przyzwyczaiłam, 7 godzin do przodu, to znowu wrócić 7 godzin wcześniej. Jest to dla mnie ciężkie, starość, nie radość. Ale to, co mnie dobiło po powrocie, to to brutalne spotkanie z rzeczywistością. Znaczy, ono się zawsze musi wydarzyć, ale to wiecie, to jest to, że przez 2 tygodnie w ogóle nie myślałam o tym, co się dzieje na świecie. Odpoczywałam, zajmowałam się tym, żeby było ładnie, żeby było przyjemnie, wygodnie, wspaniale, super, żeby tam jakieś zdjęcia sobie zrobić, żeby, nie wiem, pooglądać, wiecie, relaksik. I ten powrót tutaj znowu do realnego życia jest zawsze bolesny. No i wróciłam sobie i to, co mi dało w twarz za pierwszym razem, to informacja o tym, że od grudnia rząd przewidział, że dzieci będą na nauczaniu zdalnym w szkołach. Dlaczego? Dlatego, bo nie będzie jak ogrzać szkół. Ale jak? W ogóle w którym miejscu to jest w porządku? Znaczy, dobra, dadzą 3000 na węgiel, którego nie można kupić, więc ludzie będą marzli w domach. Dzieci miałyby szansę na to, żeby chociaż pójść do szkoły, zjeść coś ciepłego, ogrzać się, to nie, siedźcie sobie w domu. Jak będziecie marznąć w domach, to nie będziemy was widzieć, jak zamarzacie. Polska, taki fajny kraj. Jejdź, jak ja ich nie lubię.